you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Witajcie! Witajcie w nowym vlogu! Wiecie, co robimy? Ma! O! Reklama. O, ta reklama o dinozaurach, coś tam. Robimy, kochanie, ludziki. Z kasztanów. Ale ja totalnie wyszłam z sprawy. Ja nie wiem po prostu, jak tu teraz zrobić brzuch. To chyba trzeba łamać te wykałaczki, tak? Głowa, brzuch. Ciężko bić. Nie patrzcie na Melanię, bo ona sobie wymalowała. Dorwała znowu z mojej torebki błyszczyk, sobie usta wymalowała. Pokaż, jak się wymalowałaś, pinda. No pokaż, pokaż. Ej, tak ciężko przebić te kasztany. Za moich czasów chyba były jakieś miękciejsze. Ale nie rozsypuj, nie rozsypuj. A gdzie ma resztę? A gdzie ma resztę? Teoretycznie to chyba trzeba to połamać. Ale przypał. Ej, no ale to się łamie, Boże. Ale to nic, będziemy kombinować. Słuchajcie, ja wróciłam z pracy. Oglądam powtórki z całego tygodnia. Halo! Halo! I tak się trochę zastanawiam. Złamało się. Tak się trochę właśnie, czy to się robiło dziurki nożem. I wtedy wbijało, co? Może? Jakimś nożykiem czy coś? No bo to aż niemożliwe, że one takie twarde. Ech, nie. Także, kochani, zobaczcie. Melasia się na mnie obraziła. Bo zrobiła mnie takiego ludzika jak trzeba. Nie dała mi szminki do malowania, słuchajcie. Ale ze mnie matka. Tak w ogóle chciałam się tutaj zapytać oficjalnie, chodź. Czy ktoś z moich widzów, któraś z moich widzek, ktoś, któryś z moich widzów ma styczność, bądź na przykład też choruje na insulinoodporność. Ja jakby w tym temacie nie jestem kompletnie wdrożona, nie wiem, o co chodzi. Jedynie co, to kojarzę vlogi, słuchajcie, takiej Klaudii, która jest dietetyczką i ona też przechodziła insulinoodporność i jest właśnie już tam od kilku lat na takiej specjalnej diecie. Ja też słyszałam, że będzie mi rozpisana dieta na insulinoodporność, że będę musiała jeść produkty właśnie z niskim indeksem glikemicznym, ale ja na razie nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo po prostu nie znamy się z tą chorobą i dopóki nie zasięgnę konkretnej wiedzy, to nie będę tutaj poruszała tych tematów. Ale może jeżeli ktoś z was tutaj jest, ktoś może chorował albo miał styczność z taką chorobą, to bardzo proszę, żeby się do mnie odezwał, może wymienimy sobie kilka zdań. Nie ukrywam, że jestem po prostu ciekawa tego tematu, tej choroby i zobaczymy. Tak, wracając teraz jakby z drugiej strony, to chciałam też jakby tak nawiązać trochę do dzisiejszych czasów i promowania plus size. Wiecie, jakby ja uwielbiam krągłe kobiety, w sensie ja wolę taką kobietę w reklamie czy tam w świecie mody niż jakąś taką po prostu naprawdę szczupłą, wyschniętą. Ale też z drugiej strony zastanawiam się, czy promowanie otyłości jest dobre. W sensie, wiecie, bo to nie chodzi już o figurę, to chodzi o zdrowie. Nie ukrywajmy, że po prostu taka nadwaga ciągnie ze sobą zawsze różne choróbska i jest większe ryzyko zawałów serca, miażdżycy, wylewów, udarów, wiadomo. Teraz jak byłam na spotkaniu z dietetykiem, to przyniósł, słuchajcie, taki bardzo dokładny obraz serca i wytłumaczył mi, że ta gruba taka aorta, nie wiem, czy to jest aorta, no ta żyła taka gruba u góry, to ona może żyć, to jest pompa, to może żyć
200 lat, ale do serca dochodzi taka jedna cieniutka żyłka i ta żyłka ma tam kilka milimetrów, ja już nie pamiętam ile, chyba 3. I ona ma 3 milimetry, a my nad wagą jeszcze ją zapychamy, więc ryzyko jest ogromne. I no wiecie, jakby ja nie czuję się źle w swojej skórze, jakby mi nie jest z tym źle. Jakby też mam taką figurę, że jak się dobrze ubiorę i dobrze się gdzieś tam wytuszuję, to naprawdę super wyglądam. W moim mniemaniu, wiadomo, liczy się moje zdanie i mojego męża. Ale tu chodzi o zdrowie. I teraz tak jak przyszły te wyniki i przyszło właśnie to, właśnie ten taki ciągle lekko podwyższony cukier, on nie wychodził mega poza normę, ale był lekko podwyższony, to tak sobie zdałam sprawę z tego, wchodzisz w kadr, to tak sobie zdałam sprawę z tego, że tu chodzi o zdrowie, że tu chodzi o zdrowie, że po prostu muszę schudnąć, żeby być zdrową. No. Jakie zdrowie jest ważne. Powiem wam, że jak ten dietetyk pokazał mi to serce i pokazał mi tam, wytłumaczył mi mniej więcej o co chodzi, to no trochę się przeraziłam, bo jakby człowiek na co dzień nie zdaje sobie z tego sprawy, jakie ryzyko go czeka. No. Taka dygresja. Właśnie, bo to są te granice, bo na przykład są tutaj youtuberki plus size, na przykład, nie wiem, Sarunia, Soul Beauty. I ona jest tak zdrowo krągła, że dopóki jakby się to kontroluje, to jest wszystko, lekarz właśnie teraz mi to uzmysłowił, że to nie idzie w parze, że tkanka tłuszczowa, że to wszystko zapycha, że się robią zatory. Jest to właśnie taka, wiecie, nie? Tak jakby zmieniłam trochę właśnie nastawienie do tego. Albo o ta Kinia, co jest na TVN styl, style teraz. Dieta to cud? Coś takiego. Jest właśnie tam taka Kinia, zawodnik. O. I ona też właśnie stosowała wszelakie diety i w ogóle. I też był kiedyś taki odcinek, że była u lekarza i lekarz powiedział, że no, że po prostu, no nie można, no. No nie można. Także widzicie, taka dygresja. Zdrowie jest tak szalenie ważne w tych czasach. A ja tak jakby już sobie powiedziałam, że zrobię wszystko, żeby być zdrowa. Naprawdę, bo odkąd mam tego małego szkraba, to po prostu nie wyobrażam sobie palić papierosów i prowadzić jakiś niezdrowy tryb życia. W sensie, wiecie, nie macie wpływu na to, czy będziecie chorzy, bo można być szczupłym i nie mieć i nie być uzależnionym od papierosów, czy tam, nie wiem, od czego tam. I też można mieć różne choroby, ale jakby to jest złe podejście. Tylko po prostu trzeba sobie robić wszystko, żeby to zdrowie jednak mieć. Nie myśleć, że się jest zdanym na chorobę, ale też nie myśleć, że się jest nieśmiertelnym. Dobra, kończymy te smuty przede wszystkim, bo jest sobota, weekendzik. Pokażę wam mojego ludzika. Proszę bardzo. Ej, miał chyba ręce. Meluś, oderwałaś ręce? No. W ogóle mama uzmysłowiła mi, że to się gwoździem robiło te dziurki. Ej. Oglądacie Brzydulę nową? W internecie się jakiś hejt zrobił. To nie to samo i w ogóle. No kurde, pewnie, że nie to samo. No, aktorzy są starsi, jest jakby nowa produkcja. Wiecie, cała ten taka moda poszła naprzód, no jest taki nowoczesny, no ale co mieli po staremu zrobić? No wiadomo, że nowoczesny. Ale ogólnie i Ula, i Viola, i tutaj w biurze, i Marek, i wszyscy są tego. Super. W ogóle wszyscy aktorzy są. Koniasz i tego. No. I Uli przyjaciel ten.
Bartek? Obejrzałam Brzydulę po 100 milion razy i nie wiem, jak on ma na imię. No, także lecimy z tym dniem. Nie, nie lubię tego mówić. Zapraszam was na resztę dnia. Chcę wam jeszcze tylko pokazać, bo wczoraj Adam pokryje mu, jak ja byłam w pracy. Misiu. Misiu mój. No przytul się. Przytul się. Tak, Adaś był w pracy, to jak ja byłam w pracy, to Adam wziął się za przesadzanie tutaj kwiatów, bo kupił 10 kilo litrów. 10 litrów? Czy 5? Ja tak się znam na kwiatach, że nawet nie wiem, jak to, jak, dlaczego ziemia jest w litrach w ogóle. Dobra, w każdym razie kupił ziemię i się wziął. I wszystko tutaj ładnie poprzesadzał, powyrównywał, bo trochę nam ziemi zabrakło i na przykład ta monstera, która jest tutaj za mną, ona się tak rozrosła, odkąd ją kupiliśmy, że zabrakło ziemi. W sensie przechylała się, miała za mało ziemi. Także zaraz wam pokażę, jak wszystko ładnie porobił. W ogóle pierwszy... Melanie śniadanie. W ogóle pierwszy raz w życiu mam taką długą grzywkę, słuchajcie. Kto mnie zna poza kanałem, ten wie, że zawsze miałam grzywkę, całe życie miałam grzywkę. Ja byłam dzieckiem, ja miałam grzywkę, ja byłam nastolatką, miałam grzywkę, byłam w gimnazjum, w liceum, miałam grzywkę. Byłam w ciąży, miałam grzywkę i teraz pierwszy raz wezmę ten chleb. I teraz pierwszy raz od 2 lat nie mam grzywki. Zobaczcie, jak urosła. Czy mnie kusi obciąć? Oczywiście, że mnie kusi. Grzywkowy potwór to po prostu był wpisany w moje życie. Ale nie, nie. Bardzo dobrze mi bez grzywki. W sensie może lepiej, jak lepiej wyglądam w grzywce, wydaje mi się. Ale nie, układanie tego, szczególnie teraz na zimę, jesień, gdzie trzeba jakąś czapkę nosić, czy włosy spinać. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Także grzywka wygodna i w ogóle wydaje mi się, że przy moich zakolach genetycznych i siwych, i zdolnościach do siwych włosów fajnie byłoby mieć grzywkę, wiecie, bo to jakby ta grzywka od razu likwiduje te zakola, ale no, no, no. No, no, no. Bawimy się kolorowankami z Melasią. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, it's being I'm good alone. Tutaj wam chyba o tym nie mówiłam. Tu mamy 3 wina, słuchajcie. 1982, czyli Adaś, 1990, czyli ja i 2018, czyli Melasia. I tak sobie tu stoją. Ja już wyglądam nieco gorzej, bo jestem już po dosyć sporym sprzątaniu. Obiecałam sobie, że nie będę spędzała sobot na sprzątaniu, ale wiecie co, nazbierało się tego, nazbierało się prania, mycia, odkurzania. I w sumie takie małe jesienne porządki, wiecie, wymiana garderoby, popakowanie i w ogóle. I i tak trochę mi zeszło, ale już teraz biorę się za obiadek. Robimy dzisiaj wrapy dietetyczne. I tak, Melasia się bawi na dworze, słuchajcie. Ona jeszcze w ogóle biega w krótkim rękawku, bo dzisiaj jest ładnie, dzisiaj jest cieplutko. Ale tak na pół godziny niech sobie pobiega, niech się dotleni i idziemy do domku. Także idę smażyć, idę robić. Chodźcie, zobaczcie, jak to wygląda. Benuta toppen.
kochani, kończę vloga, kończę ten dzień, robię kawkę, siadam na kanapie i będę rysować. Także dzięki, że byliście tym razem, buzia.